Inwestycja, adaptacja wieży wodnej na Centrum Turystyki, Kultury i Rozwoju Społecznego realizowana przez gminę Ruczane-Nida została dofinansowana z programu Polski Ład w wysokości 90%. Kwota inwestycji to jest 2 987 390 zł. Inwestycja ma za zadanie rozwijać turystykę naszej miejscowości i pozwoli nam zagospodarować budynek, który był dawniej wieżą wodną używany jako hydrofornia do tej pory, choć już nieczynna. Budynek niszczał. Dzięki tym środkom udało się nam to zrealizować. Do 23 kwietnia inwestycja ma zostać zakończona.